Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Spotykamy się w sadzie jabłoniowym, w przededniu tak naprawdę jednego z najpiękniejszych momentów w całym roku, czyli kwitnienia. A jakie są jeszcze inne te przyjemne momenty? Na pewno zbiór, bo to jest zwieńczenie całej pracy, całego sezonu dla sadownika. No i ten najprzyjemniejszy moment, czyli moment, w którym na konto wpływają pieniądze za sprzedane owoce. No ale skupmy się na tym najpiękniejszym momencie wiosny, czyli lada moment i zakwitną nam sady jabłoniowe. Znajdujemy się w odmianie Ligola, który jest obecnie w fazie balona. Nie bez przyczyny. Ta odmiana i ta faza, i też nietypowo zaczniemy dzisiaj nasz komunikat, bo zaczniemy go od hamowania wzrostu. Wiemy, że Ligol ma tendencję do silnego wzrostu, do wytwarzania dużej ilości jednorocznych, długich przyrostów. I faza balona to jest dobry moment na zastosowanie proheksodianu wapnia. Dlaczego to jest dobry moment i dlaczego to jest lepszy moment od tej klasycznej fazy, czyli jednorocznego przyrostu długości kilku centymetrów, fazy 3-4 liści na jednorocznym przyroście. Jeżeli zastosujemy tą substancję w obecnym momencie, ona zadziała nam mocniej, będziemy mieli bardziej intensywne zahamowanie wzrostu. Co daje nam to silniejszy efekt tego silniejszego zahamowania wzrostu? To, co w tym sezonie dla wielu sadowników jest najważniejsze, czyli efektywne ograniczenie kosztów. Bo jeżeli damy wcześniej substancję, mocniej ograniczymy ten wzrost, to daje nam szansę, że przy łącznych zabiegach będziemy mogli ograniczyć, zredukować dawkę tej substancji. Może o 10, może o 20%, ale wszyscy się zgodzimy, że przy cenie tej substancji czy tych produktów, które zawierają tą substancję, to już mogą być znaczące redukcje kosztów w skali całego gospodarstwa. Zazwyczaj zaczynaliśmy od chorób, więc teraz przejdźmy do tych chorób. Ostatnie dni, kilkanaście dni, to albo brak deszczu w wielu rejonach, albo tak jak w naszym rejonie grójecko-wareckim, przelotne opady, które nie spowodowały infekcji albo spowodowały infekcje słabe. Tam, gdzie nie było tych opadów, oczywiście nie było też wysiewów, więc musimy pamiętać, że potencjał tego parcha cały czas rośnie. No, mamy dodatkowo jeszcze wysokie temperatury, które będą przyspieszały proces wytwarzania zarodników, dojrzewania zarodników. Na drugą część tego tygodnia prognozowane są opady deszczu, w ogóle jest prognozowana z nadejście frontu, zmiana całej pogody. Zobaczymy, bo z prognozami różnie to bywa. Jakbyśmy sięgnęli pamięcią ostatnie 10 dni, to zazwyczaj za 3 dni był prognozowany opad deszczu i wiemy, ile z tych opadów wyszło. Ale jeżeli prognozy rzeczywiście się sprawdzą i te opady nadejdą, będzie to jeden z najważniejszych momentów w ochronie przed parchem. Bo po pierwsze, no będzie duży potencjał do wysiewu. Cały czas mamy intensywny przyrost. Z dnia na dzień te korony będą zapełniały się liśćmi, będą zapełniały się przyrostami, więc ta ochrona zapobiegawcza będzie musiała być wykonywana stosunkowo krótko i jeżeli będą zapowiadane intensywne opady, które spowodują infekcję, to te infekcje prawdopodobnie będą silne albo bardzo silne, więc o dobrym zabezpieczeniu w przypadku takich infekcji to mówimy tak naprawdę o kilkunastu godzinach przed deszczem, a to często może okazywać się niewystarczające, więc na pewno zbliżamy się do trudnego momentu. Jeżeli chodzi o drugą chorobę, na którą przed kwitnieniem zwracamy bardzo dużą uwagę, to mączniak, który lubi odwrotne warunki do parcha, czyli on lubi taką słoneczną, suchą pogodę. No ale myślę, że mączniaka w wielu sadach, też wiem, dyskutowałem z sadownikami, mamy opanowywanego, były wykonane zazwyczaj dwa, nawet trzy zabiegi siarką, były też stosowane kendo czy talius, więc tutaj myślę, że na razie z tym mączniakiem mamy sytuację opanowaną, później w kolejnych dniach, w kolejnym tygodniu wejdą nam do ochrony przeciwko wszelakim chorobom grzybowym, również przeciwko mączniakowi preparaty z grupy SDHI, więc myślę, że tego mączniaka możemy uznać, że przy dobrym podejściu, przy profesjonalnym podejściu, świadomym podejściu do tej choroby będziemy w stanie opanować.
Jeżeli chodzi o szkodniki, to te temperatury przyspieszają też rozwój szkodników. Tak jak mówiliśmy w ostatnim materiale, znajdujemy mszyce, znajdujemy też zwójki w sadach, więc powinniśmy wykonywać te lustracje i w zależności od tego, jakie gatunki znajdujemy w naszym sadzie, a niemal w każdym sadzie któryś z gatunków znajdziemy, czy będzie to mszyca jabłoniowa, czy mszyca jabłoniowo-babkowa, czy bawełnica, czy zwójki generalnie, któregoś szkodnika zawsze znajdziemy, albo prawie zawsze znajdziemy. I tutaj powinniśmy wykonać zabieg insektycydem. Jak ja to mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc nawet gdy nie widzimy dużej populacji tego szkodnika, gdy tego szkodnika jest trudno znaleźć, ale się znajduje, powinniśmy wykonać ten zabieg. No i tu w zależności od tego, z jakimi szkodnikami mamy do czynienia. Jeżeli przeważają mszyce albo są to wyłącznie mszyce, taki standard na różowy pąk już od wielu lat, myślę 5-6, to preparat tepeki. Jeżeli są zwójkówki, to myślę, że acetamipryt. Jest jeszcze jedna alternatywa, czyli preparat, który sprawdził się w ubiegłych sezonach w zwalczaniu miodówki w sadach gruszowych, który również w rejestracji ma mszyce, czyli preparat Sivanto Prime. Jeżeli stosujemy go w obecnej fazie, czyli do fazy pełni kwitnienia, dawkę tak naprawdę redukujemy, czy stosujemy go w dawce 0,4 litra na hektar. Jeżeli będziemy go stosować po kwitnieniu, ta dawka powinna wynosić 0,9 litra na hektar. Pamiętamy, że zwalczanie mszyc, zwłaszcza mszycy jabłoniowo-babkowej czy bawełnicy, w przypadku tych szkodników bardzo ważna jest dobra penetracja i dotarcie do wszystkich części rośliny. Wiemy, że w obecnej fazie mszyca jabłoniowo-babkowa może zacząć już skręcać liście, więc musimy dotrzeć we wszystkie zakamarki rośliny. Dlatego ważny jest dodatek kondycjonerów wody, adiuwantów. I tutaj na pewno do tych insektycydów mogę polecić designer, który jest mieszaniną silikonu, czyli znanej substancji z kondycjonerów, ale w zredukowanej ilości, która jest bezpieczna w każdej fazie rozwojowej, która nie uszkadza kutikuli, i lateksu, który przyklei nam substancję do liścia, co zapewni odporność na zmywanie. Jeszcze kilkanaście godzin i ta kwatera pokryje się kwiatami i inne kwatery z odmianami, które kwitną wcześniej. Na pewno okres kwitnienia to okres dużego wydatku energetycznego dla roślin. Spodziewamy się, widzimy po drzewach, że to kwitnienie będzie dosyć intensywne, ale bez problemu znajdziemy kwatery, w których zapąkowanie nie jest tak dobre. To na pewno są wszystkie sporty Jona Golda, Jona Goret, Jona Prince, De Costa, ale też w wielu miejscach na Goldenie czy na Glosterze jest problem z odpowiednim zapąkowaniem, więc musimy uważać i może się okazać, że wcale to owocowanie nie będzie tak duże, bo też pamiętajmy o tym, że ostatnie 2 lata to były wysokie plony, drzewa są przesilone, były cięcia na nawożeniu doglebowym, na nawożeniu dolistnym też większość z nas do tej pory oszczędzała. No, widzimy, że już w tym momencie na glebach lekkich mamy niedobory wody. Jeżeli sytuacja z wodą się nie poprawi i będzie suche kwitnienie, że tak to nazwę, no to z tym zawiązaniem może być problem i później będziemy mieli do czynienia z dużym opadaniem zawiązków. Na co zwrócić uwagę? Najbardziej potrzebnym mikroelementem, powtarzam się, ale jest na pewno bor, który jest odpowiedzialny za te wszystkie procesy związane z długością kwitnienia, z jakością pyłku, z związanym z zapyleniem, zapłodnieniem. Ale ważne są też makroelementy, które powinniśmy dostarczać dla roślin. Przed kwitnieniem w tej fazie różowego pąka, czy jeszcze w kwaterach, które będą kwitły później, mamy fazę takiego późnego zielonego, początek różowego pąka, możemy dostarczać składniki, makroelementy NPK, czyli azot, fosfor, potas. I tutaj na pewno chciałbym polecić produkt, który nazywa się Folic
MaxCop, który zawiera mieszaninę siarczanu potasu, siarczanu magnezu. Wiemy, że siarka stymuluje wykorzystanie azotu i pobieranie azotów. Jest też składnikiem do tworzenia aminokwasów. Potas odpowiada za gospodarkę wodną w roślinie. I do tego możemy dodać czy folik X-Bor, czy inne mikroelementy, czy mieszaninę mikroelementów, jak chociażby folik Micromix. Później w okresie pełni kwitnienia, zwłaszcza na odmianach drobnoowocowych, czy tam, gdzie drzewa słabiej kwitną, powinniśmy zastosować folik Ascovigor, folik Aminovigor, czyli tą mieszaninę, te gotowe składniki budulcowe, gotowe aminokwasy, żeby przy dużym wydatku energetycznym, który związany jest z kwitnieniem roślina, miała te gotowe aminokwasy, które może wbudowywać w tkanki roślin. Ale to mówię, od pełni kwitnienia i zwłaszcza tam, gdzie słabiej kwitnie, czy gdzie nam zależy na wielkości owocu. Na pewno odmiany drobnoowocowe, Gala, Golden, Pinowa, też grusze są bardzo wymagającym gatunkiem, ale o gruszach powiemy w kolejnym materiale, który dedykowany jest specjalnie gruszom. Myślę, że powiedzieliśmy sobie o wszystkich istotnych informacjach, które obecnie grają główną rolę w sadzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Mamy długi weekend, chociaż patrząc na nasze drzewa i owady zapylające, które gdzieś tutaj fruwają i ptaki, które ślicznie śpiewają, oni nic nie wiedzą o długim weekendzie i pracują pełną parą. Dla wielu sadowników ten długi weekend to też czas ciężkiej pracy, dlatego jeszcze raz dziękuję Wam za liczne wyświetlenia, zwłaszcza w ostatnich materiałach. To na pewno mobilizuje nas do dalszych nagrywań i do dalszej pracy.